czasy takie, że ten podział już pogłębia się. Czy ktoś pomaga nam, a ktoś tam nam robi źle, a kto to wie? No to się wypowie. Pewnie o jednej ze ścieżek teorii, tak czy tak wyznawanej, w takich to czy innych mediach zapodanej. Zapodanie tej czy owej treści zawsze pomieści, podzielą na części. Pomieści od prawa do lewa i tych, co system chcą zlewać, kto nie przestał śpiewać, lecz i wódkę polewać, kto szczery jest, kto ufa mamonie. Czy śmierć i życie to zbyt poważna sprawa, by za swoje racje czy nie swoje nieracje je zostawiać? Bo nie, to nie ta skala jest. Nie ta skala porównania, ego prawdę zasłania, co dadzą narzekania, ujemny wynik równania, a na plusie nie minusie, droga uczyć musi się gdzieś w kosmosie z wszystkimi, wiesz? Czy śmierć i życie to nie jest błaha sprawa, by rekreacyjnym nie rozwojem zmysły swym napawać? Kiedy wie to się, że żyje się, gdy idzie się. I tam się idzie, gdzie o świcie idzie siostrzyczka, braciszek, w leśną ciszę, albo zaraz bębny słyszę, zaraz tam się zakołyszę i swą świętą ciszę z nimi z radością ciszę. Przyroda wie to wszystko, są połączenia i znaczenia nie do przecenienia, wie to mama ziemia. Może w nas się pojmowanie rzeczy zmienia, a nie to, że to świat się zmienia. Pomyśleć, jak myślało się lat temu, 10-20, punkt widzenia się przemieszczał, zmieniały się wydarzenia, trochę słońca, trochę cienia, dużo grania i mędzenia, w samym sobie pobudzenia, by pochytać połączenia. Wiesz, od 20 godziny musimy kończyć.